Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kochani, to były mega wagary. Przepraszam Was bardzo. Miał być ten album już jeden odcinek do przodu, ale po prostu totalne wariactwo się tutaj dzieje. Musiałam wszystko, wiecie, ogarnąć z tym kitem albumowym, jeszcze z warsztatami w Katowicach, także bardzo, bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, cieszę się, że jesteście ze mną, dziękuję za ogromny odzew, jeśli chodzi o kit albumowy komunijny, staram się go powolutku już tym osobom, które są już powoli, to wszystko ogarniać, także kto się zapisał, spokojnie, nie martwcie się. Czekam na zamówienia, szykuję niespodzianki. To samo jeśli chodzi o Katowice, też chciałabym coś specjalnego dla Was przygotować. Tam kolejny raz dziękuję za Wasze zaufanie i za to, że po prostu te miejsca na warsztatach rozeszły się ekspresowo. Nie wiem, pół godzinki, jakoś tak. Też nie, teraz już tam chyba nie określę tego. No mniej więcej jakoś tak, bardzo szybko. Góra godzina, także... Jestem bardzo zaskoczona, bo uwierzcie mi, ten taka niepewność tego, że jest super ta radość, że dostało się na prowadzenie warsztatów, jest fajnie. I teraz mówię, Boże, a teraz się nikt nie zapisze, ale będzie siara, wiecie. Wiecie, jak to jest, taki człowiek z taką duszą na ramieniu. Mówię, no kurczę, ale będzie porażka, a tu puch. Także dziękuję Wam, jesteście wspaniali, bardzo się cieszę, że tak to się wszystko poukładało. Ja mam głowę pełną pomysłów, wszystko powoli ogarniam. Poprzychodziły już pewne zakupy, o których chciałabym Wam też powiedzieć. Na pewno taki filmik zakupowy będzie, ale najpierw już robimy album. Słuchajcie, ja sobie pozwoliłam wkleić te dwie strony, które robiliśmy ostatnio, już nie chciałam tego dzisiaj przeciągać. Przykładałam też ten kawałeczek, jeżeli pamiętacie, że tu mi nie zmieści się, ale tutaj możemy to mieć, bo tu będzie nasza, wiecie co, kieszonka. Ja nawet sobie tego troszeczkę przytnę, żeby gdzieś tam od spodu mi białe nie przebijało, więc tak sobie to zostawimy. Ja sobie teraz tylko tutaj zmierzę, jaki będzie ten... Cały czas mam wrażenie, że miałam jeszcze o czymś powiedzieć, ale teraz mi jakoś do głowy nie... Czekajcie chwilę, nie wiem, czy mam głowy nie wsadzę. Tu mamy 16, tak? 16 na 16, więc zrobimy sobie tu, myślę, że 15,7 będzie najbezpieczniej, a potem będę kombinowała. Na razie zrobię 15,7, także no powiem Wam, że dzieje się dużo. Dużo, intensywnie, no przyznaję z ręką na sercu, że ciężko mi jest ogarnąć w pewnych momentach to. Troszeczkę miałam, czekajcie, wezmę sobie tusz. Prawdę mówiąc, wiecie, no mimo tego, że wszystko tak świetnie się toczy, fajnie, fajnie się dzieje, to... No miałam taką mega chwilę załamki w ostatnim czasie, bo byłam bardzo zmęczona i tak to wyszło. Słuchajcie, ja sobie tu mam tą karteczkę, którą wyście, tam były te różne pytanka. Miałam sobie to wszystko jakoś, wiecie, do kupy zebrać, ale jak to zwykle ja... Jak to zwykle ja nie zrobiłam tego. Więc mam tutaj tą karteczkę, mam to pospisywane w trakcie pracy, jak będę patrzeć, coś tam będzie chwila, to sobie to zrobimy, chociaż dzisiaj wątpię, bo ta kieszonka... Słuchajcie, chciałam zrobić tutaj coś innego, znaczy jest to kieszeń, ja zawsze robię na końcu koperty, takie wiecie, że robię kopertę osobno i potem montuję ją tutaj, po prostu naklejam na naszą kartę.
Natomiast chciałam sobie tutaj coś innego wymyśleć i wymyśliłam takie coś, że jak tutaj mamy 15,7, to dotkniemy sobie na szerokość 15,7. No powiedzmy sobie. Oj, wyskoczyło mi to 8, 18, dobra. 15,7. 15,7, czyli 16. 17, 18 na oko, ale żeby też nie było tego za dużo, bo wiadomo. I co teraz? Teraz musimy zrobić, chociaż może tego za dużo, ale dobra, to ja sobie to poprzyginam. Bo zrobimy taką kieszonkę, która, wiecie, będzie zaklejana do środka. Jeśli chodzi o trymer, kochani, używam go już no, od tego momentu, kiedy go tam wam pokazywałam. Ja osobiście jestem zachwycona nim. Gdyby nie to, że on tak od spodu brzydko te kartki nam zagina, ale to i tak przyklejamy na coś, najczęściej przynajmniej ja. Naprawdę świetny trymer. Wyczaiłam, w jaki sposób ciąć, żeby to się fajnie robiło. Wiecie, to o tym żeśmy rozmawiali. I tak jak ktoś mi też już tam radził, czyli jadę od dołu ostrzem i tak leciutko go jakby podnoszę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, nie robię tego w taki sposób, że po prostu przejeżdżam, chociaż on na takiej krótkiej powierzchni nam to utnie, ale na takim dłuższym kawałku papieru ja po prostu sobie przytrzymuję i tak, wiecie, tak jakbym go lekko tutaj przycisnęła i podnosiła lekko to ostrze w górę. Ja jestem zachwycona. Nie wiem, kto sobie coś pomyśli. Ja bardzo dużo go używam. Jak nie chce mi się lecieć tam do tego dużego mojego trymera, to gilotyny to tnę na tym. I co ja miałam zrobić? Aha, miałam przebigować. Dobra, czyli bigujemy sobie na centymetrze. Tu może nawet zrobimy więcej, bo tu mam takie przyciśnięte coś, nie wiem co. Bardzo fajnie się trzyma. Bardzo równe jest. Więc słuchajcie, jak to się mówi, nic dodać, nic ująć. I teraz mamy tak, 15,7. I tak tutaj też sobie zrobimy tę kieszeń. Zobaczcie, to jest tak wygodne. 5,7. To tak zrobię przed kawałeczek, no bo wiadomo, że. O. 15,7. I tutaj też sobie zrobimy na centymetr. Myślę, że to wystarczy. Sobie to odetnę, bo taki duży mi nie jest potrzebny, chociaż nie wiem, czy sobie za dużo nie odcięłam go, bo potem się źle zagina, ale myślę, że dam radę. Dobra. Także tu mamy, zobaczcie, zaginamy sobie. I teraz odcinam sobie tutaj oczywiście te od spodu i pod takim mega kątem, żeby oczywiście się nie zahaczały o siebie te gałązki, jak będziemy gałązki. Przepraszam, gałązki. Jak będziemy je składać ze sobą, zaraz to odwrócimy i zobaczymy. Jak to potem widzicie, klapniecie, żeby jedna na drugą nie zachodziła, bo to będzie niepotrzebna grubość. Więc jeszcze trochę pod skosem. I jeszcze trochę pod skosem. Tego nie widać, wiecie, a fajnie nam to potem siedzi. No i tu oczywiście też, żeby to tak fajnie nam estetycznie się zamknęło.
I moi drodzy, bo wiecie, mogłabym to założyć za kartę, ale ja nie chcę, bo chcę, żeby to była trochę grubsza ta koperta, w sensie, żeby ona nam tutaj robiła przestrzeń, żeby można było więcej tych zdjęć, wszystkiego tam sobie włożyć do środka, więc ja ją tak zostawiam. Oczywiście muszę ją skrócić. Zaraz sobie tu zobaczymy, czy na 9 cm, ja myślę, że na 9 cm spokojnie nam wystarczy. Mniej więcej oczywiście, żeby... Dobra, dołożymy sobie do linii prostej. Więc odcinamy sobie, robimy naszą kieszeń na... No coś mi tu wyskakuje. Myślę, że na 9 cm będzie dobrze. Najwyżej zepsuję. Wy sobie możecie dostosować wysokość oczywiście, jaka wam najbardziej będzie odpowiadała. No, ja zrobiłam na 9 cm. I teraz tak, moi drodzy. Ja sobie to tu mocno przeginam. Zepsułam sobie mój, zobaczcie, no jestem taka gapa. Położyłam obok plastiku na gorąco i nie zauważyłam. Mam teraz oznaczony mój... Na szczęście to jest w tym miejscu, wiecie, z boku. Nie ma to większego wpływu na jakość pracy. Ale mnie to wkurza, bo... Ja zawsze sobie szanuję moje narzędzia i byłam tak wściekła na siebie. I teraz co? Teraz sobie tutaj smarujemy klejem. Dookoła. Staram się przerzucać już całkiem na klej. No, tylko wiecie, tam gdzie wzmocnić, gdzieś taśmą, bo jednak ten klej lepiej trzyma. I tu sobie dojeżdżam do krawędzi i tak samo w tę stronę. Jeżeli czuję, że mi się to rozmazuje, bo ja mam ten klej introligatorski, on tak szybko jakby wysycha, taki robi się, a ja chcę na całej powierzchni, do narożnika, o, i w jedną, i w drugą stronę. Najważniejsze, żeby w tę stronę było do narożnika, żeby nam to nie podchodziło tam potem. Teraz sobie bierzemy naszą bo wiecie, że mam ją dociętą, no tak, żeby, więc najpewniej trzeba będzie tu. Wiecie, zrobiłam sobie taki jeden mały błąd, że ja po prostu tu cięłam za szybko, za daleko. Mogłam w sumie to białe zostawić, bo wiecie, teraz mi to będzie ciężko tu, ale ja sobie dam radę. Taki człowiek błędy popełnia. Pewnie jeszcze raz będę przesmarowywała klejem, ale to już nic nie... Będzie ok. I tu też będzie ok. Dobra. No tak, uczymy się na błędach. Ja sobie te boki potem jeszcze raz dosmaruję. Mogłam nie obcinać tak mocno tego białego i teraz mam problem, ale wy już to sobie zrobicie dobrze, więc to jest najważniejsze. Słuchajcie, i teraz co? I teraz sobie docinamy też kawałek naszej folii na 15,7, czyli taką szerokość, jak ma, trochę nie widzę, nasza... Przyłożymy sobie. Myślę, że troszeczkę trzeba będzie obciąć, ale to zaraz zobaczymy. Bo nie chciałabym, żeby to tu tak mocno nam zachodziło. Ale tak co najmniej tyle. Dobra, ja sobie to zaznaczę tutaj. Może ja uciekam z tym. Tu. No tak jak mówię, trochę za dużo przycięłam tego białego, no ale wszystko się da zrobić. Dobra.
porządku. Gdzież ja to mam? Tu. Odetniemy sobie ten kawałek. A czekajcie, ja to mam odciąć czy zagiąć? Zagiąć, nie? Ja to mam zagiąć, a nie odciąć. Okay, był klops. Wiecie, wiele rzeczy można zrobić dużo prościej oczywiście, ale ja po prostu z tym kombinowaniem, ale ja lubię takie nowe rzeczy próbować, więc cieszę się, że mogę z wami je popróbować, więc tu będzie nasza góra i tu będzie się zamykała. Także jak przyjdzie to tu, myślę, że to będzie idealna wysokość, że to powinno wystarczyć. Jeżeli się okaże, że zaraz stąd, najwyżej sobie jeszcze tu dotnę troszeczkę tego papieru, żebym nie musiała na to, coś może mi się to przytrzyma. Dobra, nie kombinuję, bo zaraz przekombinuję, jak to zwykle ja. Obcinamy sobie pod kątem. Chciałabym powiedzieć coś o tym kleju. Jest rewelacyjny, fantastyczny, świetnie działa, ale cholewsko się zatyka i wkurza mnie strasznie, bo po każdym użyciu muszę go przepychać. Ale powiem wam, jest niesamowicie fajny. I teraz tutaj sobie od razu ciachnę na okrągło, żeby potem tego nie robić, jak on już jest przyklejony. Przyłożę sobie, widzicie, co ja się tak wysuwam, a telefon mam tu. Mam nadzieję, że tam nie uciekałam za bardzo. Równiutko. Odwracam. I przyklejam. Oby wypłynął. Wypłynął. Wypłynął nawet za mocno, żeby nam nie przeciekło, to sobie folijką rozsmaruję. O, w taki sposób. I zostawię sobie na chwilę do wyschnięcia i odbiorę sobie telefon. No wybaczcie, kochani, ale tak to fajnie mi zaschło przynajmniej, więc ta chwila. I teraz... Teraz jest tu ok. Zobaczcie, fajnie mi się to tu złapało od razu. Tu będzie teraz ta nasza kartka wmocowana. Czekajcie, chciałabym wam tą gumę wsuwać. O, jest to, bo zahaczyło mi się. O. Dobra. Czyli tak sobie to wkleimy. Chyba już tu nic mi się skróciło. Tak sobie wkleimy. I tutaj to ja sobie to przyjadę normalnie. Chociaż wiecie co? Chyba na tych narożnikach wolałabym to zrobić tym mega klejem, bo tu mam pewność, że na tej w tym miejscu, gdzie jest ta laminowana okładka i te foliowe, wiecie, wykończenie, to przynajmniej mam pewność, że mi to złapie na bank. Polecam serdecznie Ultra Bond. A tu sobie normalnie nałożę klej. Dobra. I spróbujemy sobie to. Głowy nie wsunę, to was bardzo przepraszam, ale muszę to równiutko teraz ciachnąć, przyłożyć sobie tę kieszeń, żeby nam się równo karta dołożyła. O, teraz sobie to odgiąć. To nam fajnie siadło. Trochę sobie uniosę, jakby wyciekło, żeby... Troszeczkę mi wyciekło z tej strony tego naszego bonda. Zaraz sobie to wytrę. Tu
nie będzie widać, więc troszeczkę, tak jak mówię, za bardzo sobie docięłam to białe. Mogłam go zostawić i nakleić na to, dociąć go na wymiar, a przetuszować, więc no mój błąd, ale jak będziecie robić, to nie pomyślałam o tym, że przecież mogę sobie to przytuszować, prawda? Dobra, i tu zobaczcie, nam się będzie zamykać nasza klapka, czyli spód będzie taki. Tu jeszcze sobie zostawię, żeby to porządnie się fajnie zasuszyło. A tu właśnie się teraz zastanawiam, ale nie, bo tu mamy papier, to papier do papieru super nam przy. I jeszcze raz. Okej. Okay. I znowu to samo, czyli na narożniki w jedną i w drugą stronę. Nie przykleił do środka, o to chodzi. Dobra. I teraz sobie zamykamy. Mamy jedną stronę. Tu troszeczkę kleju wyciekło, ale ja to będę oklejała z góry, więc tak się jakoś nie martwię zbytnio. Ale zetrzeć trzeba. O. Jedyną rzecz, jaką chcę sobie zrobić, szukam jakiegoś. O, to było fajnie, z fabryki Weny. Sobie włożymy. Żeby nam się, wiecie, nie przykleiły te nasze zakładki do. Do tej naszej górnej części. O, zrobimy im to taki, wiecie, luz. Porządeczku. I teraz, moi drodzy, niech sobie to spokojnie schnie, ale ten błąd złapał od razu. Nie ma co się martwić, że nam, widzicie, odchodzi. Jedynie może tu jest problem przy tej folii, bo wiadomo, folia zawsze jest taka problematyczna, żeby ją przyklejać, ale i tak. Tutaj sobie teraz odmierzymy tak. Tu mamy 15,5, czyli będziemy mieli 7 tam, powiedzmy. 7,7. Mniej więcej tu środek. Więc tu będziemy mieć nasze zapięcie. Muszę znaleźć sobie moje do przeciurkowania. Czekajcie. Muszę dobrze trafić tu. Żeby to tak mniej więcej było równo. Jak to się mówi? Mniej więcej. Nie chcę jeszcze tutaj tego tak obciążać. Nie wiem, czy to tutaj dobrze wyschło, wiecie, bo to jest. I ja przygotowałam sobie ten, wiecie, taki ćwiek z tych naszych męskich. No i tutaj, zobaczcie, jest idealnie taki z trybikami, więc ja już go tutaj sobie przerzucam. Pięknie go sobie. Czekajcie, spróbujemy go trochę bardziej na środku. O. Ja już tu widzę, że ja sobie troszeczkę czasem, bo ja tak czasem przycinam, wiecie, bo one są takie długie, te wąsy, żeby potem mi to nie wychodziło poza, żeby to też takie estetyczniejsze było. Potrzeba coś. O, nożyczki może lepiej. Żeby te wąsiki fajnie roz. O. Przycisnąć je tak mocno, żeby nam się jak najbardziej wbiły w ten. Ja mam tutaj, zobaczymy, czy to wystarczy. Kółeczko czarne. O, wystarczy idealnie, więc myślę, że trzeba troszeczkę przycisnąć te metalowe, wiecie, bodziki, żeby to tam weszły, te wąsy do środka, żeby nam mocno nie odstawały. A tutaj to ja sobie wezmę moją pincetkę i posmarujemy sobie to kółeczko. O tak. Delikatnie. Dobra.
chodzi o to, żeby po prostu zasłonić to nasze brzydkie miejsce. Ale też musimy zasłonić magnes, który tu za chwilę damy, a o którym bym znowu o mały włos nie zapomniała. Ja z tymi magnesami to... Tyle lat człowiek robi te albumy, a te magnesy to chyba nigdy w życiu nie zapamiętam. Ja sobie go tutaj złapię na taśmę. Tak będzie najbezpieczniej na razie. Na środku. I teraz sobie tu przykleimy nasze kółeczko. Może jeszcze spróbuję go wepchnąć tam. Chociaż wątpię, że się da, ale... Wciskamy kółeczko. Odwracamy tu. Ja sobie nie dojeżdżałam na rogi, bo oczywiście nasz badzik jest, to nasze kółeczko jest ciut większe od tego naszego badzika, więc zobaczcie, tak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Co tu widzę, że jeszcze się mi tutaj próbuje przyklejać ta górna część, więc tak najlepiej jakbym sobie to teraz zostawiła, żeby to po prostu tam na spokojnie się przysuszyło. Tu już mamy w porządku. A to tu zostawię w spokoju. Niech one się tutaj fajnie przykleją. Zarówno ta nasza kieszonka. Jedyne, co mogę zrobić na razie, to sobie przyłożyć tutaj już magnes. O. Odbić go na drugiej stronie. Widzicie, jeszcze mi się odginają mi się te papiery tutaj, więc ja to muszę zostawić tak na spokojnie. Przykleić. Kończy mi się taśma. Już czekam na nowe, ale jakoś ciężko im się idzie do mnie. Mam resztówki. I tu sobie teraz dotnę papier ozdobny. Przesuniemy. I tu nam wyjdzie, powiedzmy sobie, czekajcie, sobie przyłożę tu, bo ja mam problem ze wzrokiem, wiecie. 15,3 na 15,3 na 8,7. Teraz tu sobie znajdziemy jakiegoś 15,3 na 8,7. Znajdziemy coś, czym możemy. Właśnie nie chciałabym tego samego, wiecie, żeby to nie powielać. O, tu mamy te motyle. Chciałam tu na te kieszenie. To sobie zostawimy. Może te literki takie fajne, bo to by nam tu się zrobiło tak. 15,3 na 8,7 powiedziałam, tak? 8,7. O, tutaj nie musimy docinać, bo on ma 15,25. Także zapomniałam się. Obcieniujemy.
Wiecie, nic nadzwyczajnego. No jest to taka koperta zrobiona, może troszeczkę inaczej, bo jest, wiecie, nie przyklejana tak jak ja zawsze sobie robię, że przyklejam. Po prostu robię kopertę osobno i przyklejam ją. Znowu takie, wiecie, coś innego. I ja już dawno myślałam o tym, żeby taką kopertkę zrobić. Nie wiem, może ktoś robił, a nie widziałam. Wiecie, to jest takie, ja zawsze mówię, śliski temat. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś przed nami wpadł na taki pomysł, no. Ja też, wiecie, nie jestem w stanie oglądać wszystkich filmów. I was bardzo za to przepraszam. Powinnam była zrobić to na początku, kochani, że mam teraz takie tyły, jak gdzieś te filmy oglądam, ale jakoś mam kiepsko teraz z komentowaniem, bo... patrzę na tekst. No ciężko, ciężko z tym komentowaniem, bo no, najzwyczajniej w świecie po prostu... zbyt dużo obowiązków spadło mi na głowę. Ja owszem, tak jak mówię, oglądam te filmiki, ale kiepską frekwencję mam, jeśli chodzi o komentowanie. Postaram się wam to wynagrodzić. Dobra, teraz jeszcze siła razy gwałt, jeszcze raz. Zobaczcie. No strasznie mi się podoba. I mamy, o, widzicie? Widać tutaj, jak się potem powsuwa te zdjęcia do środka. To będzie tak fajnie wszystko widać. Ona troszeczkę się też uniosła nam do góry, no bo to jest folia, widzicie? Tutaj ja zaraz sobie to docisnę jeszcze. O. Czekajcie. I teraz zostawię to no, na jakąś dłuższą chwilę, żeby to spokojnie mi tu wyschło, bo to będzie mi cały czas odchodziło. No to jest jednak plastik taki na sztywno. I zajmiemy się, chociaż w sumie te kieszonki tutaj, te... Jezu, książeczki możemy sobie tutaj zrobić spokojnie. Myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Także zajmiemy się książeczkami, a to niech sobie wyschnie spokojnie. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba taka kopertka. Bardzo mi się podoba. Także co? Idę po papier i będziemy robić książeczki. W porządku, moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze te kieszonki. Słuchajcie, ja sobie docięłam szerokość papieru, z jakiej szerokości będę chciała... Teraz nie wiem, czy w tą, czy w tą, w tą to było. 14,8 bodajże, żeby mi to było łatwiej. I wiecie, żeby to równiutko wyszło i bezproblemowo, to teraz po prostu to, tę szerokość, jaką ja chciałam tutaj, żeby była. Ja po prostu sobie zaznaczę tutaj. Tutaj. Tu zrobiłam więcej. I docinam sobie to nożykiem po prostu. Mogłabym tam przykładać do gilotyny, ale tu będzie to szybciej. Koniecznie muszę iść do okulisty. Widzę to coraz bardziej. Wpycham wam głowę chyba tam do... Matko, gdzie jest mój nożyk? Do kamerki, ale kurczę, nie widzę. To jest straszne. A jest tutaj, dobra. Zaraz zobaczymy, czy mój pomysł się sprawdzi. No zobaczcie, idealnie. Więc najlepiej sobie dociąć karteczkę na taką szerokość, na jaką chcemy. I wtedy będzie nam dużo, dużo łatwiej. No, oczywiście sobie obtuszujemy. No takie białe są, wiecie. O. Kochani, chciałam teraz następny robić ten album właśnie, wiecie, z tych magnolii, ale troszeczkę mi się plany zmieniły, bo będzie nowa inspiracja właśnie do sklepu Zielone Koty, więc... Więc... Chciałabym tu, nie? No. Ale tutaj też to wyjdzie. No nic, będzie tu trochę tych chaszczy. Przesuniemy sobie. Może tutaj też zrobimy z tymi chaszczami. Już sama nie wiem. Czyli robimy znowu sobie tutaj. Albo nawet niżej. I tutaj. Nie wiem, czy jestem poza kamerą.
Ale... Także coś czuję, że będę chodzić w okularach. No, także... Znaczy się nad tym zastanawiam, bo teraz ten mam taki... kwiatorkowaty, a ten nie. No, to już chyba nie wytnę. Dobra, wiecie co, ja jak zwykle kombinuję. Boże święty. Nie wiem, czy ja kiedyś jakąś pracę zrobię, gdzie nie będę kombinowała 1000 razy nad jednym kawałkiem papieru. Dobra. Także już. Kleimy sobie jedną część. W następnym, tym ostatnim odcinku będziemy sobie to już wszystko ozdabiać i będzie koniec albumu. Mam mnóstwo projektów nowych w zanadrzu, więc będzie teraz ta nowa inspiracja właśnie z pięknych papierów. Taki shabby chic, romantyczny projekt. Robiliśmy przeróżne albumy dziecięce, teraz męski. Więc myślę, że te shabby chic trochę będzie takim odetchnieniem i taką formą, którą ja najbardziej lubię. Znaczy formą taką, wiecie, kolorami i klimatami. Po tym męskim albumie będzie to jak... O! Mamy to. Kochani, mamy to. Kieszoneczki się fajnie nam tutaj teraz przyczepią. To jeszcze sobie zostawię, niech on tutaj wyschnie porządnie. No strasznie mi się podoba to. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Dajcie znać. I zrobimy sobie teraz książeczki tutaj do tych kieszeni. Nasze książeczki, kochani, zobaczymy, jaki my tu mamy papier w ogóle. Aha, ten, dobra. Nasze książeczki to co? Mamy na zdjęciu 9... Odsuwam. 9 na 13, więc oczywiście robimy 9,5 na 13,5. Tak więc... Tutaj sobie przejedziemy nasz papier na 13,5 cm, że po prostu po wklejeniu zdjęcia zrobi nam się taka delikatna rameczka wokół. Jak podniesiemy lekko ten nożyk, to on świetnie idzie. Będą dwie książeczki. Więc docinamy sobie dwie kartki na 13,5 cm. Aha, teraz będzie nam potrzebny nasz trymerek. Widzicie, on robi w tę stronę zagięcie, ale ja mam na to sposób, ja sobie po prostu odwracam, przejeżdżam moją, jeżeli macie inne kości. Już się to testuje. I teraz nasze zdjęcia będą miały 9,5 cm. Więc będziemy będziemy sobie bigować na 9 na 13 i będziemy bigować na 9,5. Czyli mamy tutaj. Teraz ja tu przejeżdżam parę razy, żeby to się fajnie. O. I pół tutaj sobie tak przesunę lekko, żeby to się swobodniej nam zaginało. Możecie nawet sobie zrobić 9,6, to wtedy na spokojnie, widzicie, nam się fajnie zamknie nasza karta. Z drugiej strony sobie odetniemy i znowu jedziemy sobie 9,5. Dziewięć i tyk, prawie sześć. Okay.
sobie zaznaczam długopisem, gdzie mi się kończy moja karta, bo chcę, żeby to było tak naprawdę na równo. Docinam sobie. I takie mamy oto dwie książeczki na zdjęcia, bo teraz mi się jakieś robią do włożenia. Jeżeli chcecie, możecie sobie je obkleić tutaj z przodu. Ja zawsze czekam, aż mam końcówkę, już potem wiecie, mam pewność, że tych papierów już tu nie będę potrzebować. To wtedy ewentualnie sobie coś oklejam. Choć już raczej nie będę potrzebowała, bo my już skończyliśmy ozdabianie. Tak więc co? Takie mamy książyleczki, książyczki nie. Możemy sobie włożyć tutaj. Ja myślę, że facet nie potrzebuje, żeby się one zamykały na magnes albo wiązały na kokardkę, więc możemy je swobodnie tak sobie włożyć. Aha, możemy jeszcze sobie też tutaj już, kochani, powklejać te nasze maty. Niech one też dobrze wyschną. Przed chwilą te maty tu były, już ich nie ma. O, tutaj są. Pamiętacie, podklejaliśmy sobie bermatą. Ta jest naprzód, to nie. Ta jest tutaj. Zrobienie takich książeczek to jest naprawdę chwila, moment. Pomieszczą sporo zdjęć, więc w ogóle już wydaje mi się, że to jest mega sprawa. Teraz sobie to odwrócę do siebie. Przykleić równiutko. Tutaj idą te literki, więc tu łatwiej jest. O, myślę, że tak będzie dobrze. I tu mamy naszą jedną matę, a ta druga z tym naszym narożnikiem będzie na przodzie, bo ją będziemy ozdabiali na narożniku, a ta będzie ozdabiana jakby tutaj od spodu pod matą. Już ostatnio o tym mówiłam, więc tutaj nie było konieczności, żeby robić taki narożnik. Oj, obóz. Wracamy naprzód. I tutaj też do siebie muszę równo. Widzicie, lista leży, nic wam nie pogadałam. Ale ja myślę, że wiecie, następnym razem, jak już teraz w tej ostatniej części będziemy sobie ozdabiali, bo to będzie takie dobieranie elementów, to już sobie pogadamy. Na spokojnie. Muszę sobie docić. O. I tutaj ja te maty zawsze jak kleję, wiecie, jak już jest album taki poskładany, to co chwileczkę jeszcze sobie podnoszę, dopóki ten klej zasycha i sobie tak dociskam, więc tutaj na spokojnie sobie to. I jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, kochani, o czym ja też troszeczkę zapomniałam sobie. Gdzież to mamy? Tutaj te nasze kieszenie. Ja sobie zawsze robię tak. Wkładam sobie kartę. Tutaj akurat, zobaczcie, myślę, że tutaj taka wysokość będzie idealna. Może ciut mniejsza. A więc tutaj książeczka będzie miała. No. Dokładnie. 14,5 na. Zaraz to sobie sprawdzimy. No Boże, to jest idealna mata. 14,5 na. O, to zrobimy. 14,5 na 14,5. Czyli to będzie taka kwadratowa. A tutaj to będzie już węższa, bo tu kleiliśmy do kieszeni. Więc tu sobie zrobimy taką dotąd mniej więcej. I ona będzie miała 10 na 13,5, najwyżej ją dotnę. Czyli do tej górnej będziemy robić taką książeczkę, która będzie miała 14,5 na 14,5 cm,
A do tej będziemy robili taką, która będzie miała 10,5 na 13,5 cm. Więc ja sobie ten albumik odłożę na bok. Niech to tutaj fajnie jeszcze nam schnie. Na parapet. Biorę dwie kartki. Powiem Wam, taki mały albumik, a troszkę nam tych kartek poschodziło. I teraz tak. Będziemy sobie cięli najpierw tą dużą, 14,5 na 14,5, czyli szerokość 14,5 cm. I pół centymetra. I tu sobie bigujemy. Przebigowaną składam. Ok. Sobie ją trochę przykładamy na 14,5. A to sobie już tu utnę, to będzie równo. Drugą mamy 10 na 13,5, tak? To wystarczy nam tutaj. Zostanie nam więcej kartki. Dobra, to sobie zrobimy na tamte już. Czyli tutaj robimy sobie, kochani, 14,5 cm. Wyrównujemy ewentualnie niedoskonałości. A tutaj nasza karteczka będzie miała 13,5. Na 10. Zobaczcie, takie są nasze książeczki. Teraz sobie możemy tutaj zrobić takie fajne. Ja robię. Ze ścinków oczywiście. Gdzieś miałam taki ładny. No, kurczaczek. Wiecie, znowu to wszystko wysypię. To są wszystkie nasze ścinki. Tu mamy do dekoracji. O, to chyba jest to. Tak. No to zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy za maty. Dobra. Czyli zrobimy sobie tutaj dwa kółeczka. I dwa kółeczka. Przykładamy sobie tak. Ja zawsze tutaj robię mniej więcej na środku. W taki sposób. Łączę sobie te dwa kółeczka. Tutaj nie daję z jednej i z drugiej, bo to wiecie, jest mata taka dwustronna, żeby nam się to nie... To objęło. Teraz sobie ją pocieniujemy. Dlaczego sklejam dwa? Żeby z drugiej strony też ładnie wyglądało, oczywiście, bo... Bo z tej jednej...
I tu sobie smarujemy tylko połóweczkę. Przykładamy. Ogniwko. Oj, niedobre. I tak mamy nasze kółeczko jedno, bo tutaj chodzi o to, wiecie, że jak na przykład robiąc matę taką jednokartkową, to sobie spokojnie można z dwóch stron złapać. Natomiast tutaj mamy taką do wsunięcia jedną, więc nie możemy w taki sposób zrobić, że kółeczko się zrobi z jednej i z drugiej, bo nie będzie dało się otworzyć naszej maty, więc takie drobiażdżki, ale musimy o tym pamiętać. Dobra, tu sobie znowu też cieniujemy. I przyklejamy na tę naszą większą matę, którą znowu ja gdzieś posiałam. Najpewniej ją wyniosłam razem z moimi testa. Kochani, chyba to nie. 14,5. Dobra. Także tutaj sobie też smarujemy tylko część. Wybaczcie, że troszeczkę do siebie przesunęłam, ale musiałam to mieć tak na równi. No i co teraz? Sobie to włożymy. Tu już utopniemy te klamry. Fajnie trzyma. Chwila prawdy. Aha, jeszcze sobie chciałam tutaj zaokrąglić krawędzie. Zaokrąglone maty ładnie wyglądają, ale też ładnie nam tutaj wsuwają się do tych naszych. Czyli sobie to postawię tak na prosto. O, albumik oczywiście musi się troszeczkę wyrobić, więc potrzebuje trochę czasu. I tu mamy naszą drugą matę. Także kochani moi, troszeczkę nam dzisiaj zeszło, wydawało się to proste, no wiadomo, że tak przedstawia się nasz album. Ja jeszcze raz go przypomnę w całości, sobie tu odsuwamy wszystko. Mamy otwieraną klapkę na prawo z ramką do wsunięcia zdjęcia z tej strony. Kolejna nasza strona to są takie dwie kieszenie, w które mamy wsunięte matę dużą, mniejszą. O. Tutaj mamy matę, na której będziemy umieszczać, dekorować sobie. Kolejne są klapeczki otwierane w prawo i w lewo na magnes, gdzie będzie zamknięcie też tutaj dekor. O, jeszcze tutaj maty, ale to sobie można podocinać takie mapy luzem, czy książeczki, jak tam kto woli, do bellybandu. Tu mamy otwierane klapki w dół i w górę. One nie są na magnes. Oczywiście magnesik jest tu podklejony, ale tu będzie dekoracja, zamykana będzie na taką dekorację i w niej będzie magnes. Kolejna jest pusta mata, będziemy dekorować górę, dół. Kolejna strona to są te nasze książeczki i narożne kieszenie takie bliźniacze. I ostatnia strona jest pusta, a tutaj mamy nasz, ja jeszcze to tak ostrożnie, wiecie, aż to będę pewna, że to mi się już fajnie, tu mam pełno takich różnych. Nasza koperta fajnie tutaj odchodzi, nie jest taka płaska, zamykana na taką przezroczystą kieszeń, na nasz taki ćwiek z trybikami, który idealnie mi się tutaj dopasował. Zamykamy album. Kochani, bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Ja te pytania sobie już teraz będę miała czas, żeby rozpisać, przygotować na przyszły tydzień i podczas myślę, że mam nadzieję, że nie zapomnę, Boże, bo mam problemy z pamięcią, ze wzrokiem, ze wszystkim. Przy okazji po prostu dekorowania, bo wiadomo, że to dekorowanie
To jest dobieranie elementów, nie muszę wcale o tym mówić, widzicie co będę robiła, więc będę starała się coś tam pogadać o tym, co było pod filmikiem z moim rozdaniem. Myślę, że albumik bardzo fajnie wygląda. Powiem Wam, że podoba mi się. To nie jest, że się tam chwalę, wiecie, bo ja bardzo nie lubię tego robić, ale to jest mój pierwszy męski album, taki naprawdę. Cieszę się, że zrobiłam go z Wami, że się tak przełamałam. Nawet fajnie wyszedł. Podoba mi się, jak to wszystko się tutaj poukładało, jak ładnie te strony się trzymają na tym Hidden Hinge'u. Polecam bardzo serdecznie ten klej. Troszeczkę trzeba mieć do niego cierpliwości, bo on zasycha. Tak jak mówię, po użyciu. Może ja coś robię nie tak. Ja mam przygotowaną tutaj pod ręką cały czas taką, wiecie, ten drucik z kwiatów tych z woka. I po prostu sobie trochę tam pojeżdżę, on się przetyka. Ale jest rewelacyjny, więc no nie ma co gadać w ogóle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albumik jak sobie spuchnie, to będzie fajnie się nam naciągała tutaj ta nasza tasiemka. Więc co? Kolejne spotkanie dobiega końca. Kochani, widzimy się za tydzień w ostatniej części, w której będziemy zajmować się ozdabianiem albumu i zakończymy nasz projekt. Szykujemy się już na kolejny, szykujemy się na warsztaty w Katowicach. Tak jak już wspomniałam, więc troszkę się dzieje. Dziękuję, że jesteście ze mną. Życzę Wam cudownego, wspaniałego tygodnia, dnia. Na pewno coś wrzucę jeszcze w międzyczasie. Mam nadzieję, że mi się uda. Do zobaczenia, kochani, do następnego razu. Pa, pa.